Akbar. Rząd Prawa i Sprawiedliwości jako jeden z pierwszych w Unii Europejskiej złożył dziś w sądzie wyznanie wiary w Allaha i nazwał się bojownikiem państwa islamskiego. Co jeszcze zmieniło się w tej kwestii? O tym Jakub Wojtanowski. Już nie z Unii Europejskiej, ale z kraju, który jest zbieżny z naszym światopoglądem, do Polski przypłynie potężny zastrzyk finansowy, o który nie musimy się już prosić. Arabia Saudyjska i hojność króla Salmana otwiera przed nami szereg nowych możliwości. Zmiany w kraju są jedynie kosmetyczne. Od dziś PiS czytamy jako prawo i szariat, którego liderem już nie tylko politycznym, ale także duchowym pozostaje Jarosław Kaczyński al-Balbina, który już z samego rana zorganizował ogólnopolskie kamieniowanie przeciwników Polskiego Ładu. To nasze zwycięstwo, ten worek kamieni i musimy ten worek kamieni wykorzystać, by ta cała sprawa, jak wiele afer, została szybko zapomniana. A co o zmianach sądzą Polacy? Popieram z całym sercem wszystko, co PiS chce zmienić. I dla emerytów, pewnie, dla dzieci, dla wszystkich. Pierwszy, jedyny rząd. Wspaniały. Platforma to wszystko zabierała emerytom. Wszystkie zabrała. Co się dało, to zabrała. Nawet i dla dzieci rodzinne też oni poodbierali. Prawo i Sprawiedliwość liderem sondażu poparcia partii politycznych. Ugrupowanie rządzące uzyskało 95% i prawie 14 milionów procent głosów. Tak, tak, to już nie tylko bajkowe opowieści. Ten trend potwierdzają też inne sondaże. To ma być wielki projekt od alkoholizmu, przez bezrobocie, aż po życie bez internetu czy telefonu, bez prądu. W roku 2022 w specjalnej konferencji, na której przedstawiono projekt, wziął udział prezes PiS Jarosław Kaczyński. Tu w Polsce my jesteśmy gospodarzami, my decydujemy. Dzisiaj zlikwidowano ogromną część, większość przemysłu. Bardzo, bardzo wielu ekonomistów mówi, nie trzeba było likwidować przemysłu. Ci mają milczeć, mają być uciszeni. W przemyśle pracuje ponad 30% obywateli, którzy czas poświęcony na pracę od dziś będą mogli przeznaczyć na nowy fundament polskiej gospodarki, na rodzinę. Kolejnym etapem realizacji programu ma być likwidacja internetu, sieci telefonicznych oraz energii elektrycznej, bo te zaburzają naszą nową ścieżkę rozwoju. Dobry plan! Jarosław to jest człowiek, który ratuje Polskę. W ten sposób cofniemy się przed erę rewolucji przemysłowej i to my wyznaczymy nową ścieżkę rozwoju. To skonsolidowane rodziny będą podstawowym ogniwem napędu gospodarczego. I dla przykładu, rodzina Kowalskich fedruje w sztolni rud żelaza, rodzina Nowaków przetapia na swoim podwórku rudę w żelazo, które następnie trafia do rodziny Kasztaniaków, a ze sztab żelaza wyklepuje garnki. Ten łańcuch rodzin zepnie na nowo motor napędowy polskiej gospodarki, by już za niespełna 50 lat przegonić wszystkie kraje we wszystkich dziedzinach. Wówczas nastąpi odmrażanie energii, telefonii i internetu, tyle że wszystko zostanie wymyślone od nowa i po polsku. Uparty, trudny, twardy i zasadniczy Jarosław Kaczyński straszy kolejnymi próbami atomowymi. Marcin Szewczak. Próby nad polską wersją broni jądrowej są już na finiszu, przyznaje koordynator projektu profesor Czarnek. Robią to ludzie z wielkim doświadczeniem, ze wspaniałymi ekspertami. Ksiądz profesor, psycholog z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, który jest jednocześnie egzorcystą. To naukowiec, który prowadzi badania naukowe, ale efekty tego widzimy. A oto efekty. Pocisk balistyczny Al-Kaczan opracowany przez KUL. Głowica pocisku jak na razie jest wypełniona drobnym żwirkiem, ale niebawem zostanie uzbrojona. Pierwszy próbny wystrzał zakończył się pełnym sukcesem.